Bardzo dziękuję za przyjście do mnie na prezentację. I opowiemy dzisiaj o karierze w i z open source'em. Ten widok, który wam tutaj przedstawiam, zapewne dla większości z was jest znany. Jeżeli pracujecie z takim narzędziem, jakim jest GitHub, macie tam profil swój, czy profil firmowy, bądź profil organizacji, z którą współpracujecie, bądź współpracowaliście, to zapewne ten ekran widzieliście. Na tym ekranie przedstawione są liczby commitów w zestawieniu rocznym, w historii czasowej. Na tym slajdzie, na tym zrzucie widzicie 9 kontrybucji w ubiegłym roku. To jest zestawienie od kwietnia. Jak myślicie, czy to jest ekran? Czy to jest moja liczba kontrybucji? Nie. To jest liczba kontrybucji tego pana, który może być dla was znany. Kto zna tego pana ze zdjęcia? Kto kojarzy? No, super. To jest Linus Torvalds, oczywiście twórca Linuxa. Osoba uważana za jednego z ojców chrzestnych całego nurtu otwartego oprogramowania. I Linus w ubiegłym roku kontrybuował 9 razy. 9 commitów wypchnął do przodu, większość z nich była do Linuxa, oczywiście reszta tam do jakichś dodatkowych narzędzi. To jest moja liczba kontrybucji. Nie jest to dużo, nie jest to mało, nie jestem jakimś tam rzeźnikiem open source'owym. Dodatkowo w firmie pracujemy na Bitbuckecie, więc na GitHubie nie trzymamy swoich repozytoriów. Ale jak to zobaczyłem, jak przygotowywałem się do tej prezentacji, myślę sobie, Linus, jesteś, wiesz, kim tam. I naprawdę, ale w tym momencie, po mojej euforii, mojej radości z bycia czynnym kontrybutorem i aktywnym członkiem społeczności open source'owej, zacząłem przyglądać innych ludzi. Ktoś tutaj jest deweloperem PHP? Nie wstydźcie się. Super. Ten człowiek, nie znałem zupełnie ziomeczka, Fabian, ma na imię, nie pamiętam jego nazwiska, jest twórcą, właścicielem firmy Sensio Labs i twórcą frameworka do developmentu w PHP o nazwie Symfony, o którym mogliście lub nie musieliście słyszeć. On jest najbardziej aktywnym kontrybutorem w projektach open source'owych, które są publiczne obecnie na GitHubie. I miał w ubiegłym roku 11 800 commitów wypchniętych do publicznych repozytoriów. I myślę sobie, kim ja, człowieku, jestem, Marcinku, w zestawieniu z takimi ludźmi w tym nurcie jeszcze w PHP, bardziej mnie to jeszcze zabolało. Myślę sobie, nie, wezmę się do roboty, będę częściej kontrybuował, będę bardziej aktywnym człowiekiem. Zatem kim tak naprawdę jestem? Nazywam się Marcin Zajkowski. Na co dzień jestem programistą, trenerem programowania. Na wizytówkach mam jakieś tam różne tytuły powypisywane, ale programuję i uczę we współpracy z taką agencją o nazwie DecoCourse, która ma swoją główną siedzibę w Londynie. Mamy również biuro w Krakowie. Ja pracuję osobiście zdalnie, na co dzień zlokalizowany jestem w Pruszkowie. Rozwiewając wszystkie wątpliwości, dlaczego tak rzewnie biegnę na afterparty, pochodzę z Białegostoku. Mieszkam od 6 lat w Pruszkowie i tam zajmuję się kodem, nauką i głównie wszystkim tym, co zorientowane jest przy tematach programistycznych. W pewnym momencie czegoś mi w moim życiu zabrakło i postanowiłem, że zacznę się realizować biznesowo. Wcześniej prowadziłem swoją firmę, nomen omen, programowaniem samym w sobie. Zacząłem się interesować dopiero po 3 latach prowadzenia swojej firmy programistycznej i poszedłem w biznes. Zacząłem dzielić się swoją wiedzą z najmłodszymi. Poznałem Asię, z którą razem założyliśmy taką inicjatywę o nazwie Wow School. Nie wiem, może część z was słyszała o naszej szkole programowania dla dzieci, bo działamy również na terenie Wrocławia. I edukujemy również najmłodszych, uczymy ich programowania od lat najmłodszych, od grup 7-latków do grup 16-17-latków nawet. Kolejna pozycja, tak naprawdę, nie wiem, jak to przetłumaczyć na język polski, więc powiem grzecznie i ładnie, zaniedbuję swojego bloga pod adresem udfnd.pl, który będzie wdzięczny adres i niewdzięczną domenę do przekazywania dalej, ale jeżeli byście byli ciekawi na temat szerszej perspektywy moich myśli dzisiaj przekazanej dla was, to tam kiedyś popełniłem dość fajny wpis na temat open source'a również i serdecznie was zapraszam, bo jak przestanę go zaniedbywać, to mam nadzieję, że ciekawszymi treściami zacznę się z wami tam dzielić. Ostatnia z moich aktywności, to naprawdę nowość i strasznie podoba się dzieciakom, które edukujemy w naszej szkole, bo jestem streamerem, jestem youtuberem, jak to czasami sobie powtarzam, bo zaczęliśmy się bawić w nadawanie transmisji na żywo na YouTubie. Wpadłem taki pomysł, że odkąd nie mam czasu na spotkania w świecie rzeczywistym, jeszcze bardziej, to zacząłem organizować spotkania naszej społeczności na YouTubie.
weźmiemy sobie kawę bez żadnego przygotowania, pójdziemy od ekspresu do komputera, odpalimy sobie streaming na YouTube i będziemy gadać o tym, co się wydarzyło w tym tygodniu. Okazało się, że w polskiej społeczności było to dość spoko odebrane, ale ludzie z zewnątrz zaczęli się tego domagać i tak się stałem YouTuberem i zacząłem transmitować takie transmisje na żywo i kontrybuować do open source'a właśnie w ten sposób. Możecie mnie wszędzie w zasadzie w sieci znaleźć pod tym handlerem Zajkowski Marcin. Będę wdzięczny za jakikolwiek feedback z waszej strony. Tagujcie, markujcie mnie tam, pytajcie. Na pewno to wszystko przejrzę i odpowiem. Od prawie półtora roku jestem również ojcem cudownej Oliwki. I Oliwka została przywołana tutaj do tej prezentacji, dlatego że tak naprawdę ona jest moim szefem w tej chwili i ona decyduje o tym, kiedy ja pracuję, kiedy nie pracuję, jak wygląda mój dzień pracy i czym się powinienem zajmować i kiedy mam na to czas. Pojawienie się w moim życiu, zresztą trafiłem ostatnio na post na blogu Troya Hunta, z jego dawnej historii, to był chyba sprzed 5-6 lat, on tam popełnił taki wpis zatytułowany, że jeśli chcesz być lepszym programistą, zrób sobie dziecko. I jeżeli chodzi o tą radę, to nie chcę was zarażać tą radą, chociaż kiedyś w poprzednim semestrze w Łomsku 5 naszych trenerów spłodziło potomstwo. Twierdzimy, że to może być zaraźliwe, więc nie będę wam podawał dzisiaj tutaj ręki i kichą może, żeby was nie zarażać, ale to jest dość fajna sprawa i polecam wszystkim. Jak widać, nie marnujemy też czasu z Oliwką, od najmłodszych lat ciśniemy z JavaScriptem, mamy też CSS-a, HTML-a i działamy. Jeżeli chodzi o open source'ową aktywność, w moim przypadku wszystko, w zasadzie większość jest zorientowana wokół takiego systemu do zarządzania treścią o nazwie Ambraco. Ambraco jest napisane w .NET-cie, jest to system typowy do zarządzania treścią, chociaż ja go traktuję bardziej jako framework i często jak mówię o Ambraco, to mówię o scyzoryku w rękach .NET dewelopera, dzięki któremu możemy robić cudowne rzeczy. Od małych projektów po duże kombajny, które robią cuda i wianki. Ja, jeżeli chodzi o moje kontrybucje, działałem również na przestrzeni samego dodawania wartości do platformy jako Ambraco, jak i również udzielałem się w wielu narzędziach i dodatkach zewnętrznych, które albo my jako firma tworzyliśmy, albo tworzyli go lub je inni deweloperzy, którym po prostu pomagaliśmy. Poza tym, jeżeli korzystacie z Trello, jest taki fajny dodatek w dodatkach w Chromie, który nazywa się Scrum for Trello, który oczywiście przywołuje i pomaga wykorzystywać metodykę skramową na tych kanbanowych tablicach w Trello. Miałem okazję dorzucić parę swoich małych cegiełek w implementacji również tego dodatku i pomagać fiksować głównie bugi, które związane były z tym, że coś u mnie nie działało. Z innych kontrybucji Azure Blob Cache Helpers, również też działałem na tej przestrzeni. Kolejna kontrybucja na zasadzie u mnie nie działa, poprawię, dowiem się, co, dlaczego nie działa. Ale poza kodowymi aktywnościami, bo jestem programistą, ok, programuję, postanowiłem, że też będę działał na innych frontach. I z uwagi na to, że mieliśmy bardzo słabą społeczność i słabą społeczność, community w zestawieniu z open source będzie bardzo często pojawiało się czy w mojej prezentacji, czy ogólnie w nurcie, postanowiłem, że taką społeczność stworzę. Zaczęliśmy organizować spotkania pod domeną meetupów w całej Polsce, w Krakowie, we Wrocławiu w sumie nie, w Krakowie, w Białymstoku, w Warszawie i spotykaliśmy się i rozmawialiśmy o tym, co robimy na co dzień. Dość fajnie to się przyjęło i przekonwertowało do większego wydarzenia, które nazwaliśmy festiwalem, bo Ambraco jako społeczność nie ma konferencji, tylko ma festiwale. Zresztą serdecznie was zapraszam do Krakowa 21 września w tym roku i jeżeli będziemy się gdzieś tutaj kręcić, widzieć dzisiaj, to podbijcie do mnie, to bardzo chętnie podzielę się z wami jakimś kodem rabatowym na wejściówkę. I tam spotykamy się, tam rozmawiamy o programowaniu i działaniu również w nurcie open source'owym. Z Maćkiem Anisarowiczem, którego też możecie pewnie kojarzyć, bijemy się o znak trademarkowy do tej metodyki, którą tutaj specjalnie skróciłem, żeby Maćka nie wkurzać na slajdach. Community Driven Self-Development. To było coś, kiedyś poprosiłem Maćka, czy mogę wykorzystać ten tytuł jako tytuł prezentacji i stwierdziliśmy, że zobaczymy, kto będzie wyżej w Google wtedy, potem jak już będziemy z tego korzystać. Chodzę po takich konferencjach jak ta i próbuję zarażać innych ludzi tym, co robię i inspirować ich do tego, żeby również poszli może tą drogą albo ewentualnie wyciągnęli wnioski z tego, co ja zrobiłem dobrze bądź źle i zaczęli to wykorzystywać w swoim życiu, żeby stawać się jeszcze lepszymi. Więc Community Driven Self-Development jest taką moją mantrą i moją domeną tego i o czym również chciałbym wam dzisiaj w zestawieniu z open source'em opowiedzieć. A tutaj jeszcze mam taki zrzut ekranu z naszej Ambra Coffee, czyli z tego występu mojego streamingowanego na YouTubie. To jest akurat wydarzenie specjalne. Jak widać, nie cieszymy się jakąś mega super ekstra popularnością, nie oglądają nas miliony, nie jesteśmy patostreamerami, chociaż tutaj piłem winko sobie grzane na tej prezentacji, ale rozmawiamy z różnymi członkami społeczności, streamujemy to na YouTubie i też to jest doskonała forma kontrybucji i to się nagrywa, więc nie powiem wam, do czego ta forma kontrybucji doprowadziła, ale w czerwcu będę mógł się pochwalić czymś więcej na ten temat.
Zawsze chciałem programować w C++, więc ten tytuł jest z C++. Małe tło, małe wprowadzenie do tego, co dzisiaj chcemy tutaj osiągnąć. Ja byłem bardzo introwertycznym gościem. Byłem wyjście przed taką grupę nawet i opowiedzenie im tej grupie o czymkolwiek wygraniczyło w zasadzie z cudem. Siedziałem, byłem takim człowiekiem, znaczy na dyskotekach w szkole wolałem stać pod ścianą i podobnie było na konferencjach, podobnie było na innych wydarzeniach branżowych, podobnie było również w moim życiu zawodowym. Raczej się nie aktywowałem, robiłem swoje i kontynuowałem swoje życie dalej. Byłem, czasem twierdzę, że nadal jestem słabym programistą. Nie oszukuję się, jestem świadomy swoich wartości, jakieś event stormingi, CQRS-y i tak dalej, to często koło mnie przychodziło gdzieś obok. Szedłem tą drogą, której nie lubiłem i której teraz nie lubię, czyli działałem w jednej arenie przez długi okres czasu, co mnie hamowało, hamowało mój rozwój i tego nigdy więcej już nie chcę robić. I byłem sfokusowany na wszystkim poza programowaniem. Tak jak mówiłem, ja programowaniem zacząłem się interesować dopiero po 3 latach prowadzenia swojej własnej firmy programistycznej. To już było po studiach magisterskich. Wcześniej to po prostu robiłem, zarabiałem na tym pieniądze, wiedziałem jak to robić. Zafakturowane, zrobione, fajnie działa albo nie działa. Jedziemy dalej. Ale chciałem osiągnąć rezultat. I ten rezultat chciałbym, żebyście osiągnęli również wy. I tą prezentację, żebyście potraktowali jako taki mini kompilator, może nie C++, ale jakiś taki mini kompilatorek tego, co chcecie wy osiągnąć, dlaczego tutaj w ogóle przyszliście, w zestawieniu z tym, co ja mogę wam przekompilować, ewentualnie mogę wam pomóc. Ja chciałem osiągnąć szczęście, chciałem robić coś, co ma wartość. Chciałem robić coś, co chcę robić. Wstawać rano i siadać do tego biurka, pracuję zdalnie w domu, moje biurko od mojego łóżka dzieli mniej więcej taka odległość, więc musiałem chcieć się zmotywować do tego, żeby usiąść do tego biurka i coś robić. I moja poprzednia praca, nawet prowadzenie mojej własnej firmy programistycznej mnie do tego nie motywowało w pewnym momencie. Więc chciałem to zmienić. Chciałem osiągnąć spokój. Te deploye piątkowe, które przed chwilą Mariusz pokazywał na dużej auli, jak ktoś był. Chciałem tego naprawdę uniknąć. Nie chciałem martwić się tym, co robię. Nie chciałem stresować się. Chciałem się uspokoić, bo ten stres kiedyś wpędził mnie do szpitala. Chciałem cały czas podnosić też również liczbę swoich wyzwań. Nie chciałem robić cały czas czegoś, co nie ma w ogóle żadnego sensu. Chciałem też odbić się od tej mantry hashtag programista 15K, ale ja postawiłem sobie poprzeczkę wyżej. Ja chcę być programistą 20K+, może 30K+, podnosić tę poprzeczkę za każdym razem i robić nadal te rzeczy z tych punktów wyżej. No i przy okazji osiągnąć jakieś przyjemne efekty uboczne, jak na przykład zwiększenie pewności siebie, zwiększenie w ogóle samoświadomości i motywacji do pracy. To wszystko osiągnąłem i ten kompilator zadziałał, więc przekompilujmy troszeczkę waszego kodu. Czy zgodzicie się z tym twierdzeniem, że wszyscy i wszystko wykorzystuje open source? Kto się nie zgadza? Kto się wstydzi? Kto nigdy nie podnosi rąk na konferencjach? Spoko. Wszystko wykorzystuje open source. Czy chcemy, czy nie chcemy, na dobrą sprawę, nie możemy od tego uciec, czy jedziemy transportem miejskim, czy jedziemy Uberem, czy mamy telefon z Androidem, z innym systemem, nieważne. Zawsze korzystamy z narzędzi open source'owych, świadomie bądź nieświadomie. I możemy tego chcieć lub nie chcieć. To się zmienia na przestrzeni lat, więc jako taki trochę tytuł wstępu, no wiadomo, Android i Linux są takim doskonałym przykładem i największym ruchem open source'owym. Linux oczywiście siedzi gdzieś na bebechach Androida i czy chcemy, czy nie go wykorzystujemy, ale to się zmienia. To już nie jest tak, że to jest jeden gracz na rynku. W tej chwili tu mamy akurat zestawienie z Octo Universe, czyli z takiego raportu publikowanego co roku przez GitHuba na temat tego, jak wyglądają najbardziej aktywne repozytoria, najbardziej forkowane repozytoria i widzimy tutaj dość znane marki. Dla niektórych może być zaskoczeniem, że Microsoft ma największą liczbę kontrybutorów chociażby w swoich repozytoriach. Dla mnie nie było to zdziwieniem, bo wiedziałem, jak Microsoft szedł w stronę otwartości. I co ciekawe, kto z was korzysta albo programuje na co dzień w ASP.NET Core? Mała liczba osób. Około 40% kodu napisanego dla ASP.NET Core została napisana przez kontrybutorów, którzy nie są na co dzień pracownikami Microsoftu. 40% kodu, to jest prawie połowa. Czyli Microsoft w zasadzie za darmo dostał sobie 40% ASP.NET Core. Widzimy Facebooka, widzimy innych dużych graczy, TensorFlow, który w ogóle notuje wielkie wzrosty popularności, jeżeli chodzi o popularność swojego repozytorium i narzędzia. Więc to nie jest już platforma, forma działalności dla małych graczy tylko, albo dla jakiejś niszowej społeczności. I to nie jest też moment, w którym duże firmy zaczęły się chwalić tym, że one z tego korzystają, czy że zaczęły z tego korzystać. One zawsze z tego korzystały. Tylko teraz zaczęły widzieć w tym inną wartość. Zaczęły na tym budować swoją w ogóle komunikację do mediów. Microsoft przecież chwali się teraz tym, że wychodzi do open source'a. A co za Apple'em? Jak myślicie?
Apple wykorzystuje open source, tak pomyślałem w tym momencie, że kurczę, Apple tak wydaje się strasznie zamkniętą firmą. Wszystko w swoim ekosystemie, wszystko ichniejsze, wszystko po Apple'owemu. Nic bardziej mylnego, jakby powiedział Radek Kotarski. W 2015 roku na największej prezentacji w zasadzie w ekosystemie Apple'owym ich ówczesny szef wrzucił taki slajd, że idziemy w open source. Otwieramy się na działania społeczności. Opublikowali wtedy w swoim repozytorium na GitHubie język programowania Swift. Ktoś programuje w Swiftie? Ktoś słyszał o Swiftie? Swift jest open source'owym językiem programowania wydanym przez Apple'a. I to był taki krok, takie pokazanie, że my też jesteśmy w tym, jesteśmy z wami, jesteśmy z open source'em. GitHub, Apple na GitHubie, zapraszam serdecznie, naprawdę dużo jest ciekawych projektów i nie wiem, czy zdawaliście sobie na przykład sprawę z tego, że kernel w ogóle macOS'a jest otwartym źródle. I przycisnąłem przycisk i spsułem sobie całą prezentację. Tak? Dziękuję bardzo. Nie, zapraszam was naprawdę na repozytorium Apple na GitHubie. Dużo fajnych projektów i bardzo ładny kod. Bardzo ładny kod. Jak mówię, jeżeli chodzi o open source, to nie tylko możecie wy się uczyć albo działać kontrybuując. Można się uczyć będąc cichą, szarą myszką, która tylko patrzy, jak inni coś robią. Nie ma w tym nic złego. Aha, jak macie telefony z iOS-em, to możecie wejść sobie do ustawień, zasady prywatności, licencje i coś tam. Nie wiem, jak to po polsku jest przetłumaczone. I zobaczycie tam taki fajny ekran do scrollowania, jakbyście mieli dłuższą chwilę, to tak na parę godzin scrollowania, z zawartymi wszystkimi licencjami odnośnie wykorzystywanych produktów w iOS-ie. Masa tam jest licencji open source'owych. Masa licencji i narzędzi, które są, pochodzą z open source'a. Dużo osób o tym nie wie, ja też nie wiedziałem. Więc mówiąc o open source'ie, możemy z niego korzystać, chcąc bądź nie chcąc, możemy kontrybuować. Bardzo piękne, ładne słowo, które pewnie dzisiaj powiem z milion razy. Czy ktoś z was już kontrybuuje do open source'a? Niewielu was, super, będzie o czym pogadać. A czy ktoś utrzymuje jakiś projekt open source'owy? Swój. Swój? Też. Widzę, że to prawdopodobnie są te same osoby w większości przypadków. Także można działać na różnych frontach. Można korzystać, można dodawać się od siebie, a można tworzyć i dzielić się, więc to też jest tak, że każdy może znaleźć coś dla siebie. Każdy może znaleźć miejsce, w którym będzie się spełniał. Ale zadacie sobie bądź mi pytanie, dlaczego? Po co? Ja w swoim blogu, w wpisie na blogu znalazłem taki hashtag z teledysku tego polskiego po co? No po co? Dlaczego mam to robić? Dlaczego mam pracować po pracy? Dlaczego miałbym w ogóle to robić? Postaram się parę odpowiedzi dla was przybliżyć, a potem porozmawiamy o tak naprawdę prawdziwej wartości. Wiedza. Wiedza jest pierwszą rzeczą. Tak jak mówiłem, nie chodzi o to, że uczymy się budując projekty open source'owe. Oczywiście, my dzielimy się publicznie swoim kodem, a mamy masę hejterów nie tylko w naszym polskim narodzie, tak? Jak ja wypuściłem kiedyś swój taki mały projekcik open source'owy, pierwszym komentarzem na moim repozytorium GitHuba było, dlaczego nie skorzystałeś z tego, że sobie tak to napisałeś źle. Nauczyłem się na tym, dowiedziałem się, co zrobiłem źle, dowiedziałem się, dlaczego napisałem to źle, ale to była wiedza, której bym nie dostał, gdybym siedział dalej i klepał to sobie w piwnicy. Ostatnio w mojej subkulturze, powiedzmy Ambraco, James South, który dla osób zakorzenionych w technologii dotnetowej może być znany chociażby z tego, że jest autorem Image Sharpa, czyli takiej biblioteki, która jest wykorzystywana do procesingu obrazów w dotnet Core, kontrybuował do Ambraco. Znalazł parę dziur. On jest znany, jest moim guru odnośnie tematów performance'owych i optymalizacyjnych. Znalazł parę dziur i luk w projekcie. No wiadomo, no nie wszyscy piszemy od razu idealny kod. On znalazł parę bugów, parę miejsc godnych usprawnień i to po prostu poprawił. Ja zobaczyłem te pull requesty, zacząłem je czytać, zdałem sobie z tego sprawę, jak ja mało wiem o performance aplikacji dotnetowych. Jak wiele jeszcze jest miejsc, w których powinienem się w ogóle doedukować. Małe zmiany, ale ja dowiedziałem się tego z jego kodu. Zobaczyłem żywy przykład. Nie wiem jak wy, ja nie lubię czytać książek programistycznych. Ja nie umiem się z nich uczyć. Ja widzę kod, wiem, że jak to ma działać, czy to działa, sprawdzam, jeżeli nie działa, ale widzę, jak to zostało zrobione. Ja się z tego więcej nauczyłem, podejrzewam, niż z niejednej książki się jeszcze do tej teraz czy w przyszłości nauczę. Więc można się uczyć z każdej strony. I pomyślcie sobie, co właściciel projektu takiego jak Ambraco, który jest użytkowany przez wiele, wiele osób, myśli, gdy ktoś taki kontrybuuje w ten sposób. Tak. To wrzucił jeden z aktywnych kontrybutorów Ambraco. Był w szoku. Był w szoku, że można to tak zoptymalizować, że można to poprawić, że to jeszcze może działać szybciej. 8 razy szybciej? To był GIF, który właśnie tam się pojawił.
Więc jako kontrybutorzy, jako maintainerzy też projektów, możemy się dużo uczyć od osób, które chcą w ogóle w nich kontrybuować. Inna strona układanki, C#. Ktoś programuje w C#? Ja miałem nie zadawać pytań, ja zadaję masę pytań. C# ma otwarte repozytorium, w którym twórcy języka dzielą się tym, co zostaje, co jest opracowywane w tej chwili w C#, co będzie opracowywane, nad czym w ogóle zespół dywaguje, nad czym rozmawia, nad czym, jakie są plany na dalszy rozwój języka. I po każdym spotkaniu zespołu projektowego jest tam opublikowana bardzo dokładnie napisana notka, zakończona pełnym opisem tego, o czym zespół rozmawiał, dlaczego takie podjęte zostały decyzje, i otwarci są na komentarze i kontrybucje ze strony społeczności, więc wy, osoby, które korzystają z C#, które programują w C#, mogą dołożyć swoją cegiełkę do tego, jak ten język będzie wyglądał. Coś wam nie pasuje, narzekacie na C#, jesteście z tej drugiej strony barykady, Java, jakieś tam tego typu tematy, możecie pocisnąć po C# na GitHubie publicznie. Informacje na temat przyszłych release'ów. Ja jestem bardzo ciekaw, co twórcy szykują dla mnie, jak poprawią moje środowisko pracy, więc zaglądam tam i czytam, co mogą zrobić dla mnie, co ja mogę zrobić dla nich, ewentualnie gdzie szukają pomocy. Druga sprawa, poza wiedzą, ludzie. Naprawdę, jesteście tutaj, więc już jesteście w tym procencie osób, które w ogóle wychodzą z piwnicy. Ale ludzie to jest coś, właśnie ta społeczność, community, to jest coś, czego wartości wydaje mi się, że wielu z nas i wielu z was jeszcze nie docenia. Ale ja doceniłem. Ja poznałem niesamowitych ludzi, ludzi, dzięki którym jestem tu, gdzie jestem, dzięki którym robię to, co robię, dzięki którym zrealizowałem też to swoją listę celów i danych wyjściowych na moim, w moim życiu. To jest akurat zdjęcie z jednej z festiwali właśnie w Londynie. Tutaj się znajduję. Mieliśmy okazję w nim uczestniczyć. To był taki punkt, w którym zmienił się trochę punkt widzenia na temat społeczności Embraco. Zaczęliśmy też organizować swoje spotkania. To jest zdjęcie z pierwszego meetupa Embraco, który zrobiliśmy w Krakowie. Z 10 osób, które tam były, 5 osób było z Londynu, więc dosyć dziwny meetup polskiej społeczności Embraco, ale udało się. Skończyło się to tak, jak to się kończy w Polsce, więc Anglicy byli bardzo zszokowani, że jesteśmy taką otwartą społecznością i przyjeżdżają tutaj częściej, szczególnie, że ceny dla nich są po prostu tutaj abstrakcyjne. No i dobra, płynąc od... Piękny przeszedłem od tematu wódki do piwa, z reguły jest to odwrotnie. Szczęście. Tak wielu z nas, z was wyobraża sobie szczęście na bieganie wokół cysterny z rozlanego piwa. Super. Szukałem tego szczęścia. Jak mówiłem wam wcześniej, nie widziałem go, więc wielu z was na pewno też go jeszcze nie widzi. Nie wiem, czy widzieliście kiedykolwiek tego tweeta. Człowiek pisał, że ej, Elon Musk chce skolonizować Marsa. I tam jakiś programiści podejrzewam, że pracują nad tym, a ja siedzę tutaj wertykalnie, coś wyrównuję w CSS-ie. Więc sens tej pracy ma naprawdę duże znaczenie. Ja kiedyś pisałem aplikację na Windows Phone'a. Jedna z moich aplikacji była w top 5 najbardziej nieużytecznych i beznadziejnych aplikacji platformy. Ten ranking pozwolił mi znaleźć się na szczycie najpopularniejszych aplikacji w tej kategorii. Zacząłem to monetyzować i tak dalej, długa historia. Ale to nie miało w ogóle sensu. Znaczy sens był taki, że za darmo dostawaliśmy telefony za 5 aplikacji, które były wrzucone na sklep, ale robienie tego aplikacji nie sprawia innej radości. Więc robienie wielu innych aplikacji też może nie sprawiać radości. Więc ta radość jest dość ważna, bo przy dłuższej perspektywie my czegoś, coś pominiemy. No i chodzi o Embraco. Już podsumowując ten wątek wprowadzeniowy. Z Embraco to jest liczba aktywnych instalacji, która działa w sieci produkcyjnie, powiedzmy, które pinguje mechanizm aktualizacji Embraco. Więc jak ja wiem, że ja coś robię dla projektu, z którego korzysta codziennie 500 tysięcy osób, jako twórcy, jako osoby, które wdrażają te projekty, plus miliardy, miliony użytkowników, to ja się czuję spełniony, czuję się wartościowy, czuję się potrzebny. A jeszcze ktoś na bazie tej mojej wiedzy, którą się podzieliłem, cieszy się z tego, co on się nauczył, to jeszcze kolejna wartość dodana. Bo odbudowuje to, motywuje to do kolejnego działania. To jest akurat slajd z jednego wystąpienia na YouTube i prezentacji Pola, który dzięki mojego artykułowi, który kiedyś popełniłem, nauczył się, jak zrobić aplikację w Reakcie wykorzystującą web API w oparciu o Embraco. Zapomniałem w ogóle, że popełniłem ten wpis, dopiero Twitter mi o tym przypomniał. Inna rzecz, która może motywować. Darmowe rzeczy, swag, koszulki, kontrybucje, licencje. Nie wiem, czy wiecie, ale wielu twórców licencji, takich jak JetBrains, Upvayor, Travis, inne środowiska Continuous Integration dają licencje za darmo dla kontrybutorów open source'owych. Czyli jeżeli budujecie projekt, który jest w domenie publicznej, który jest udostępniony innym użytkownikom, możecie za darmo dostać od nich licencję.
jeżeli chodzi o jakieś performance tule, resharpery i tym podobne rzeczy, wystarczy, że powiecie, że pracujecie nad jakimś ciekawym projektem, w jakiś sposób to JetBrains czy inna firma zweryfikuje bądź nie i dadzą wam tą licencję do zabawy, do tego, żebyście podnieśli wartość swojego projektu. O tym wiele osób nie wie, ale podobnie jest z Visual Studio i z innymi narzędziami. Akurat mówię tutaj o mojej stajni narzędzi, ale każdy na pewno w swojej technologii takie narzędzia i takich twórców znajdzie. No i ostatnia rzecz, pieniądze. O tym się niby nie mówi, o tym się nie myśli, nikt oczywiście, żaden z nas, nikt nie robi niczego dla pieniędzy, ale to jest ważne. Więc jeżeli ja mam robić coś, co jeszcze sprawia mi przyjemność, realizuję się w tym zawodowo, mam challenge, jeszcze zarabiam z tego dobre pieniądze, no to czuję się szczęśliwy człowiek. I wydawałoby się, że w open source nie ma pieniędzy, że to jest przecież robienie takich rzeczy dla community, my coś wyrzucamy, ktoś tam z tego korzysta, jeszcze nam narzeka na to. Nic bardziej mylnego, po raz kolejny. Red Hat, który jest znany z rozwiązań enterprise'owych z otwartym źródłem, zarobił w 2017 roku prawie 3 biliony dolarów. Ta kwota nie robi dużego wrażenia w zestawieniu z jakimś IBM-em i innymi wielkimi graczami na rynku, ale to są 3 biliony dolarów. I oni zarobili to tylko i wyłącznie z dostarczania szkoleń, konsultacji i wszystkiego, co zbudowali wokół tego darmowego softu, który dostarczają. Więc można, da się, trzeba mieć tylko zacięcie biznesowe i trzeba wiedzieć, gdzie zbudować biznes, a niekoniecznie traktować kodu czy oprogramowania jak biznes. Microsoft, który jest często zastawiany właśnie z Red Hatem, często w tych wynikach finansowych i w skali wzrostu wypada słabiej. Więc przechodząc do finału tematu pieniędzy, Arnold Schwarzenegger kiedyś powiedział piękne słowa, wiadomo, one nie są może ważne, on się czuł tak samo szczęśliwy, kiedy miał 50 milionów na koncie, jak wtedy, kiedy miał 48 milionów. Więc ja bym chciał się czuć tak samo szczęśliwy, jak on, kiedy miał 48 milionów i podsumuję to tym, że jeżeli mam być smutny i mam znowu płakać, to wolę wycierać łzy dolarami. I jeszcze temat sławy. Co może nam jeszcze dać działalność w open source? Sławę? Poklask, wyjście przed szereg, oczywiście. Nie wiem, czy zauważyliście to, szczególnie mówię tu do osób, które wspomniały, że już działają na tym nurcie. Jeżeli mówicie komuś, że działacie w open source, to wiele osób myśli, nie, ten gościu coś musi tam jakoś rzeźbić, rezać, nie, jakiś kozaczek. Nie zawsze tak jest. Można kontrybuować na wiele sposobów, o czym jeszcze sobie pogadamy, ale sława ta jest i na pewno można, jestem doskonałym w zasadzie przykładem tego, bo społeczność, którą wybrałem, społeczność niszowa, pozwoliła mi niskim kosztem wejścia osiągnąć dość duży sukces, bo jestem osobą rozpoznawalną w społeczności na całym świecie, gdzie w zasadzie mój nakład pracy był stosunkowo niski. Jak to zrobić? Bardzo ważnym pytaniem, które pojawia się w zestawieniu z open source'em, wiele osób mówi mi, nawet dzisiaj tutaj przed tą prezentacją, że no ja bym się dowiedział, jak to zrobić. No okej, wiadomo, że można korzystać z open source'a, można korzystać z projektów open source'owych, ale jak zacząć kontrybuować? I nie ma nic prostszego, to trzeba sforkować repozytorium, trzeba mieć je u siebie, popatrzeć, jak to jest zrobione, poczytać instrukcje, jak to się robi i to po prostu zrobić. Just fork it, kolejny trademark zastrzeżony. Słówkiem kluczem, które kończy formę kontrybucji z reguły, chociaż ja nie lubię tego mówić, że to jest koniec kontrybucji, bo moim zdaniem pull request to jest dopiero początek zabawy, ale jest pull request, czyli nasze zgłoszenie naszych zmian do repozytorium bazowego projektu. Więc patrząc i nawiązując do książki JavaScript for Babies, chciałbym, może nie wydam tego, ale chciałbym taki contributing for babies przedstawić wam. Najpierw forkujemy repozytorium, zrzucamy je na swoje konto na GitHubie bądź na innym narzędziu do trzymania kontroli wersji. Czytamy, jak jest zrobione, jak działa, jak je uruchomić, klonujemy na swoje środowisko lokalne, bawimy się nim, może zaglądamy w kod, może uruchamiamy na swojej maszynie, może uruchamiamy na innych zewnętrznych serwerach. Tworzymy jakąś branch, pracujemy nad tym kodem, korzystamy z GitFlowa bądź z innej metodyki organizacji naszego kodu, albo jeszcze lepiej czytamy, jak to robi ten projekt i próbujemy się dostosowywać do tego, jak oni to robią. Bo wchodząc na czyjeś podwórko, powinniśmy się zaadoptować do ich zasad. Komitujemy, pushujemy to najpierw do swojego repozytorium. Nie bójcie się, kontrybuowanie w ten sposób nie powoduje psucia kodu innych. Moja bariera wejścia do open source była taka, że przecież jak ja będę pracował na tym kodzie i ja coś zepsuję, i ja im to wypchnę, to im rozwalę całe embrako. Nie, tak to nie działa. Na szczęście te systemy są na tyle idiotoodporne, że blokują tego typu zachowania i tego typu pomysły. I do wielu repozytoriów nie da się zrobić pusha z forsem, ale ludzie próbują. No i potem robimy pull request, tak? Zgłaszamy naszą chęć zmian do repozytorium bazowego i czekamy na code review. Ktoś to z reguły przegląda albo nie przegląda, wiele projektów w ogóle zapomina o tym, że są tu kontrybutorzy, że coś takiego w ogóle istnieje. No i albo następuje merge, albo decline.
No i albo ktoś nasze zmiany zaakceptuje, ok, fajna wartość dla projektu, albo powie, że ej, to nie jest nam potrzebne, może pracujemy nad tym in-house'owo, albo widzimy tu jakąś inną wizję, odrzuca to. I Adam Sitnik swego czasu na prezentacji na programie Stoku w Białymstoku mówił o człowieku, którego pull requesty zostały więcej razy odrzucane niż zaakceptowane. Nie można się poddawać. To jest coś takiego, dlatego ja traktuję ten pull request jako taki początek zabawy, bo jak ja coś wypchnę, dlatego też nie zachęcam do pracy przez pół roku nad jakimś pull requestem i go zgłaszania do jakiegoś oprogramowania, bo może się okazać, że ten projekt nie jest już na przykład rozwijany. Zdarzało mi się coś takiego. Ale to jest dopiero początek zabawy. Więc tak to wygląda w uproszczonym schemacie. Są narzędzia, jak nie macie na co dzień styczności z Gitem. Dla mnie, jak ja przychodziłem ze swojej firmy na działalność z innymi agencjami, dla mnie cały ten Git i metoda zarządzania kodem to była abstrakcja. Ja wywodzę się z tego nurtu jeszcze, może nie jestem nazbyt stary, ale myśmy kiedyś robili deploye z IP-ami i to było piękne. Final w V1.7. Są narzędzia, które w tym pomagają. Ja nie korzystam z wersji konsolowej Gita, korzystam akurat z Git Krakena, w którym tak naprawdę większość z tych operacji to jest drag and drop, prawy przycisk, zgłoś pull request, otworzysz zewnętrzne narzędzie do skomentowania tego pull requesta. To jest banalnie proste. Ja nauczyłem swoją żonę korzystać z Gita do tego, żeby zarządzać paroma rzeczami w postaci repozytorium w naszym codziennym życiu. Jeżeli chodzi o naukę tego, to mamy takie w większości repozytoriów plik contributing MD, w którym możemy przeczytać, jakie są zasady panujące w danym projekcie. No i wchodzimy tam, czytamy, adoptujemy się i stosujemy. I to jest zalecane, naprawdę. Jeżeli czyjeś repozytorium, w ogóle zauważyłem po uczestnictwie w Hacktoberfeście w poprzednim roku, że Ambraco nie ma takiego pliku w swoim repozytorium. Dlatego nie zachęcało za bardzo do tego, żeby osoby w nim kontrybuowały. Zgłosiłem to na hackathonie, siedzimy tak z twórcami Ambraco, no kurde, rzeczywiście, nie mamy. Zgłaszamy, zrobiłem pull request, zgłosiłem w ogóle podstawową wersję tego pliku i stworzyliśmy taki plik, teraz Ambraco go aktualizuje danymi, bardzo fajnie zachęca tym samym do współpracy. No dobra, Marcin, ale czy jestem wystarczająco dobry? Mówiłem wam już o tym, jakim programistą ja siebie postrzegam. I nie musicie być mega kozakami. To jest jeden z moich, nie pierwszych, ostatnich pull requestów. On sprowadza się do zmiany jednego słówka, jednej metody w formularzu, który postawał dane na serwer. Okazało się, że porównując wersję Ambraco na takim narzędziu do porównywania wersji, nie można było szerować URL-a, czyli adresu tego porównania. Bo ktoś pisząc ten formularz zrobił zwykłego posta, który chował te wartości z query stringa w adresie. Zmieniłem to na geta, commit, pull request, zaakceptowane. Wszyscy mówią, dlaczego tego nie było wcześniej? Powinniśmy o tym pomyśleć. I tu jest inna perspektywa ważna. Jako twórcy projektu często nie zdajecie sobie z tego sprawy, jak ludzie go wykorzystują, bo wy na co dzień korzystacie z czegoś zupełnie inaczej. I może się okazać, że ktoś potrzebuje innego feature'a, ktoś innej funkcji, a ktoś potrzebuje w ogóle tego systemu serwowanego w inny sposób. I dzięki temu, dzięki otwarciu się i byciu gotowym na to, co napłyniesz ze społeczności, możecie to osiągnąć. No i a propos tego wpisu na moim blogu, on brzmiał tak, że nie musisz pomagać Elonowi Muskowi w kolonizacji Marsa, żeby kontrybuować w open source. I naprawdę nie musicie. Można kontrybuować na wiele sposobów. Jak możecie to robić? Chociażby zgłaszając bugi. Zamiast wylewać żale i poty na Facebooku czy na Twitterze, można zgłosić taki bug bezpośrednio do twórców systemu. A jeszcze lepiej napisać, co zrobiliście, i dlaczego wam nie zadziałało, jaki macie system. Jak najbardziej to po prostu opisać, żeby twórcy, którzy może nie zdają sobie sprawy z tego, gdzie popełnili błąd, wiedzieli po prostu o tym. Tak samo zgłaszanie feature'ów. Ja korzystam z Ambraco w taki sposób, korzystam z innego narzędzia w taki sposób, ale chciałbym na przykład korzystać w inny sposób. Teraz dobry przykład się pojawił, bo na przykład mieliśmy funkcję, która zapraszała użytkownika do panelu administracyjnego. No i wysłaliśmy takie zaproszenie, ok, jak użytkownik go nie zaakceptował, to co dalej zrobić? Wypadałoby mu o tym przypomnieć. I okazało się, że nikt nie zaimplementował wcześniej funkcji wyślij ponownie, resend invite. No i taką funkcję teraz implementujemy. Nikt o tym sobie nie zdawał z tego sprawy, że to jest potrzeba taka, ale pojawiła się, jest i będzie developmentowane. Inna sprawa to dokumentacja. Wiadomo, że programiści nie lubią pisać dokumentacji, ale jak czytamy tę dokumentację, to często napotykamy na błędy, które możemy poprawić. Tłumaczenia. Jak wiele z programów, które na co dzień wykorzystujecie, jest w języku polskim? A może twórcy potrzebują kogoś, kto będzie w stanie przetłumaczyć podstawowe jakieś labelki w postaci dokumentu XML-owego czy czegoś innego. W ten sposób też można kontrybuować, można pisać kod i można przestać narzekać. To też jest bardzo fajna forma kontrybucji. Naprawdę, jeżeli nie przeszkadzacie ludziom w dewelopencie ich projektów, to jest dość fajna, unikalny sposób kontrybucji. Nie wiem, czy część z was może kojarzy Elę Mościcką, ona jest rekruterką z Microsoftu, nie jest programistką.
ale zaczęła działać na arenie programistycznej, zaczęła uczyć się programować i zaczęła wyłapywać błędy literówki w repozytoriach, na których pracowała albo z których się uczyła. Jednym z takich repozytoriów było repozytorium USBOSA, takiego znanego kozaka, jeżeli chodzi o arenę frontendową, się dobrze kojarzę. I zaczęła kontrybuować, zgłaszać pull requesty do niego. Ela zapytała mnie i Adama Siednika, jak się robi pierwszy pull request. Dostała wytłumaczenie, zrobiła pull request, jest kontrybutorem w repozytorium USBOSA. Co dla wielu osób może być sukcesem. Nie zrobiła niczego wielkiego, poprawiła parę literówek, ale początek jest. Ania, z którą pracowaliśmy kiedyś w naszym zespole, zachęcona przez nas, zaczęła poprawiać i tłumaczyć labelki w panelu administracyjnym Ambraco i wylądowała na liście top 20 najbardziej aktywnych kontrybutorów całego projektu, poprawiając labelki w tłumaczeniach. Też to spore osiągnięcie. Więc wszystko zależy od nastawienia. Ten mindset jest dość ważny. Wielu z nas myśli, jesteśmy strasznie niedowartościowani jako naród, programiści i w ogóle. Więc ten mindset jest dość ważny. Jak myślimy sobie przede wszystkim o wielu takich rzeczach, jak na przykład, ja nie mam czasu na pracę po pracy. No to nie masz, ja też nie mam, więc spróbujmy zrobić naszą pracę w takiej formie, abyśmy kontrybuowali w ramach naszej pracy. Ja na przykład w momencie, kiedy zamykałem swoją firmę, chciałem kontrybuować w open source, więc kolejne wyzwania, kolejną pracę uwarunkowywałem tym, że muszę mieć na to czas. W naszej firmie mocno siedzimy w open source, więc robię to w ramach swojej pracy. Jak wy w ramach swojej pracy napotykacie na błędy, pracujecie z jakimiś projektami, które mają beznadziejną dokumentację, kontrybujcie od tego etapu. Zacznijcie tym, a naprawdę jeżeli się wkręcicie, to wierzę, że pociągniecie to dalej, więc czas, nie mam czasu, to ogólnie jest bardzo popularna wymówka, ale każdy z nas ma tyle samo czasu, a jedna osoba robi tonę rzeczy, a jedna nie robi niczego i to robienie niczego też nie jest takie łatwe. Inna sprawa, że to jest trudne albo że jestem za słaby na to. Mam nadzieję, że chociaż trochę wam pokazałem, że to nie trzeba być jakimś kozakiem naprawdę, żeby to robić i uwierzcie mi, każda kontrybucja czy każdy przypływ takiej wartości do projektu jest na wagę złota dla tych twórców. I czy to jest mała zmiana literówki, czy to jest zmiana metody, czy to jest zmiana całej logiki systemu, to jest tak samo wartościowe. Kontrybucja to jest kontrybucja, nikt nie mierzy tam. To nie jest wyścig na jakość kodu, to nie jest wyścig na to, kto coś zrobił więcej czy lepiej. To jest po prostu chęć współzawodnictwa i współuczestniczenia w projekcie, który jest użytkowany przez innych. No dobra, ale jak już nie chcecie tego robić dla ani pieniędzy, ani ludzi, to zróbcie to dla siebie. Jeżeli czujecie, że w pewnym momencie wasza kariera może nie jest tam, gdzie byście chcieli, żeby była, tak jak ja się poczułem jakiś czas temu, to spróbujcie to zmienić w taki sposób. To jest jedno z narzędzi. Otwarcie się na krytykę, otwarcie się na współpracę z innymi ludźmi, dawanie wartości. To jest pierwszy krok i uwierzcie mi, że zmiany mogą być diametralne. U mnie pociągnęło to za sobą taki łańcuch konsekwencji, które doprowadziły mnie do momentu, w którym w tej chwili czuję się naprawdę spełnionym deweloperem i człowiekiem, który bardzo chętnie dzieli się tą wiedzą, bardzo chętnie o tym opowiada, mimo że często wydaje mu się nadal, idąc na prezentację, że nie ma nic ciekawego do opowiedzenia. A mam nadzieję, że ma. Zacząłem występować na konferencjach różnego typu. To jest jedna z konferencji w Londynie. Jak widzicie, połączyłem tutaj kilka ze swoich pasji. Piwo, programowanie i dzielenie się wiedzą. Rozmawialiśmy tutaj o tym, jak organizować meetupy, społeczności i jak na temat programowania w ogóle w całym ekosystemie dotnetowym. Można. Adam Siednik wspomniany wcześniej. Czy ktoś kojarzy Adama? Zna może osobiście? Adam zainspirował mnie tak naprawdę przez swoją prezentację na programistoku w ubiegłym roku, bo ja siedziałem na widowni po tej drugiej stronie i myślałem, kurde, jakbym ja to opowiadał. No dosłownie, centralnie to są moje myśli. Adam opowiadał o tym, jak on kontrybuuje w open source, jak on działał też w arenie performance'owej i optymalizacji wydajności kodu i doprowadziło go to tak naprawdę do sytuacji, w której w tej chwili pracuje w zespole Microsoftu, gdzie pracuje nad projektami i wydajnością wewnętrznych i zewnętrznych, i tych open source'owych projektów wewnątrz Microsoftu. Osiągnął swój cel. Jeszcze na tamtej prezentacji mówi, że nie wie, co ze swoim życiem chce robić, ale chce więcej mieć czasu na kontrybucję. Teraz to robi. Nomen omen, takie mam przeczucie, że chyba Ela go w ogóle zrekrutowała, więc to koło moich znajomych się zamyka. Można, trzeba mieć cel, chcieć i to się naprawdę udaje. Poza zmianą tego dla siebie, może dla innych ludzi, możemy dać wartość dla świata. Nils, który jest twórcą w ogóle Ambraco, czyli systemu, z którym pracuje na co dzień, ma syna, który cierpi na cukrzycę. Okazało się, że ludzie chorzy na cukrzycę w pewnym momencie mieli dość czekania na rozwiązania płynące z komercyjnych firm i produktów, badań itd. I zaczęli akcję, którą tutaj posilę się swoimi notatkami, to chyba było Wait No More. Taki hashtag, tak, wait no more, nie będziemy już czekać. I ruch open source'owych deweloperów zaczął budować rozwiązania, które pomagają kontrolować poziom cukru we krwi. I Nils
jego syn po raz pierwszy od wielu lat dzięki open source'owym solucjom i rozwiązaniom mogą spać spokojnie, a jego syn może zjeść gruszkę bez obawy przed tym, że zaraz zejdzie. Więc Nils dał dużo dla ekosystemu open source'owego, ale też dużo z niego wyjął, bo opisywał to ostatnio w swojej prezentacji, że tak naprawdę jego syn zyskał nowe życie dzięki temu, co zrobili open source'owi deweloperzy. Więc można naprawdę zmienić świat. Może to nadal nie kolonizacja Marsa, ale gruby temat. No i nie jest tak kolorowo zawsze. Są problemy. James South, przypomniany wcześniej, twórca Image Sharpa, w momencie, w którym jego projekt stał się nazbyt popularny, po prostu mało nie wykorkował. Okazało się, że jak jest dużo problemów, projekt rośnie w bardzo szybkim tempie. Ja to nazwałem X-Factor projektem, czyli taki efekt boom po wystąpieniu w X-Factorze na przykład, gdy nagle z projektu korzysta parę milionów osób, zgłasza problemy, bugi, on tego sam nie uciągnie. On teraz jego większość tweetów sprowadza się do tego, że ej, szukam pomocy tutaj, szukam pomocy tam. Tym bardziej, że on pracuje na etacie i nie czerpie z tego korzyści finansowych. Więc nadal budowa tego modelu biznesowego wokół tego rozwiązania opersesowego. Image Sharp jest jedyną, w zasadzie wcieloną w tej chwili już do .NET Core biblioteką do procesowania obrazu, a James na tym nie zarobił ani centa. A pracuje nad tym po godzinach. No i te bugi, ilości tych bugów mogą doprowadzić do tego, że nie będziemy mieli czasu na utrzymanie tego projektu. No i chcemy go rozwijać, chcemy go podnosić jego jakość i wartość, ale zatrzymujemy się wtedy w pewnym momencie, źle określamy priorytety. I na końcu możemy nie umieć zarządzać sobą, ani swoim czasem, a tym bardziej projektem. Ale w tym mogą pomóc nam ludzie, ewentualnie możemy kogoś zatrudnić do tego, gdy skala osiąga już odpowiednią wysokość. No dobra, więc mam nadzieję, że chociaż część z was przekonałem do tego, żeby działać w open source, żeby zacząć, żeby postawić jakiś pierwszy krok do tego, żeby działać. Więc parę best practices na koniec. Czytamy plik contributing.md. Uczymy się, jak ten projekt wymaga od nas, żebyśmy przy nim pracowali. Jak się przy nim w ogóle pracuje, jak go uruchomić, jak go pobrać w ogóle. Szukamy problemów, które są łatwe w rozwiązaniu na początku. Są takie fajne inicjatywy, Up for Grabs i First Timers Only. Z tym tagiem repozytoria często, tymi tagami często repozytoria oznaczają problemy, na które po prostu nie mają czasu, a które są proste i mają niski próg wejścia do tego, żeby coś zrobić, zmienić. Są takie też strony, agregatory, które te problemy i labelki generują, można tam wejść, wybrać technologię. Chcemy na przykład siedzieć w swojej technologii, wejdźmy tam. Ja bardzo chcę poznawać nowe technologie, więc ostatnio na przykład wziąłem sobie taki jeden problem w Swiftie i też nad nim pracuję. Polecam naprawdę. Inna rzecz, jak jesteście maintainerami projektu, załóżcie Gittera albo Slacka do swojego projektu. To jest taka zmiana, takie zbliżenie się do osób, które na co dzień z niego korzystają albo chcą przy nim kontrybuować, że nie jest to po prostu ocenione, nieocenione ma to wartości, które projekt czerpie z tego. Abraco dopiero też poczyniła krok w tą stronę i zaczęła widzieć w tym wartość taką, do której mam nadzieję, że was przekonam. Jak nie Gitter, jak nie Slack, jak nie Instant Communication, to może forum i tego typu rzeczy. No i kurczę, jak jesteście maintainerami albo osobami, które pracują przy projektach, to odpowiadajcie na te e-maile, ewentualnie na te pull requesty, jakkolwiek. Nawet na zasadzie, że nie macie na to czasu. Albo że zobaczymy to, nie wiem, za tydzień, za dwa miesiące. Ta odpowiedź kosztuje ludzi 30 sekund, a czasami kogoś blokuje na parę miesięcy, bo ja czekałem kiedyś na taką odpowiedź. A wystarczyło się przypomnieć, bo ktoś nie miał czasu, żeby mi odpisać. Błędne koło się zamyka. No i dyskutujmy i nie poddawajmy się. Pull request to jest tylko początek. Jeżeli coś zgłosimy, chcemy coś zmienić, to bądźmy otwarci na krytykę. Ktoś może zjechać metodykę naszej pracy, ktoś może zjechać nasz kod, ktoś może chcieć go poprawić, ale słuchajcie, najlepszy feedback płynie od innych ludzi. Skoro ktoś mi powie, że ej, to można zrobić lepiej, no to ja się uczę, jak to zrobić lepiej. Jeżeli ktoś mi powie, że ej, tutaj źle to nazwałeś, to ja się nauczę, jak to następnym razem nazwać lepiej. To nie jest jakiś cios dla was. Tak samo jak po prezentacjach dla prelegenta powiecie, że nie wiem, tutaj w ogóle ściemniałeś, to nie miło. Nie było racji, albo tutaj to w ogóle pojechałeś po bandzie, to jest wartościowy feedback dla tego prelegenta, bo on potem nie opowie drugi raz tego samego, bo może rzeczywiście to nie jest prawdą, może zrobił zły research i tak dalej, i tak dalej. Więc dyskutujcie, nie poddawajcie się. I złe przykłady kontrybucji w open source. Wszystko to znegowane, co oczywiście na poprzednim slajdzie. Plus, jeżeli macie jakiś issue tracker, issues na GitHubie, czy jakieś zewnętrzne narzędzie, to jak on umrze, to znaczy, że was projekt też zmierza do grobu. I do tego trzeba nie dopuścić, ewentualnie, tak jak mówię, odpowiadać na te głupie e-maile. No i wielu jest kontrybutorów i właścicieli projektów, którzy mówią, że nie, my nie potrzebujemy kontrybucji. Ty chcesz coś tam zgłosić? Nie, my sami to zrobimy. I to jest bardzo złe podejście moim zdaniem, bo nie po to, czym się chcemy dzielić, żeby zupełnie zamykać się na to, co chcą ludzie.
No i ja spotkałem się z tym wielokrotnie i jako maintainer, jako osoba, która chce tworzyć, na pewno będę tego unikał. Łączy się to tym samym z taką metodyką, że ty nic nie wiesz o tym projekcie. Wrzucił ktoś projekt na open source'owe repozytorium, ja wiem o nim wszystko, jeżeli spędzę odpowiednią ilość czasu nad tym. Więc nie traktujcie też tych kontrybutorów i osoby, i uwierzcie mi, w większości przypadków tak nie jest. Nie jest tak, że ktoś mówi, że czegoś nie wiecie, to tego nie róbcie, więc to są pojedyncze przypadki, ale nie trzeba tego robić. Jak projekt nie ma roadmapy, nie ma przyszłości, to raczej nie warto w nim kontrybuować, no bo może być ciężko z tym, żeby to w ogóle zostało podjęte, zaakceptowane, więc lepiej sobie sforkować go na swoje repozytorium. Wiele w historii open source'a, wiele było projektów, które forkowały się z jednego projektu, powstawały zupełnie drugą wersją i żyły sobie oddzielnym życiem, nowym, często lepszym, kilkukrotnie od tego pierwszego, oryginalnego projektu. No i zasady współpracy. Zasady współpracy warto określić, regulamin warto mieć, jakikolwiek by on nie był, co można, czego nie wolno, co robić, czego nie robić. Czy ze strony maintainera projektu, czy ze strony kontrybutora, to jest dość ważne i dość istotne. I jako podsumowanie dla nowych osób, które dołączają do tego nurtu open source'owego, które chcą coś zrobić, wystarczy, że po prostu będziecie to robić. Od metodyki just fork it do metody just do it. Usiąść, przygotować jakieś repozytorium, pobrać jakiegoś forka przy swoim projekcie, przy cudzym projekcie, przy narzędziu, z którym pracujecie na co dzień, przy technologii, z którą pracujecie na co dzień, a może nowym projektem, który gdzieś tam opracowujecie sobie po godzinach pracy. Podzielcie się nim ze mną, podzielcie się z ludźmi na tej konferencji, może z ludźmi w swojej pracy i bądźcie otwarci na krytykę, róbcie to. Dziękuję bardzo. Jak macie jakieś pytania, to serdecznie was zapraszam do ich zadawania. Jestem tutaj cały dzień, jak nie, to na Slacku, devs.pl. Staram się być dość aktywny. No i znajdźcie mnie jak coś na Twitterze, również tam żyję i tam odpowiem na wszystkie pytania.